Funkcje, lambdy, referencje i inne rzeczy. 150 linijek smakowitego kodu. Zapraszam, PHP. Ciąg dalszy. Link do omawianych zagadnień znajdziecie na górze. W komentarzu, kilka zdań, informacji przeczytajcie sobie sami na własną rękę, na samej górze. Umieściłem taką funkcję, którą się nie martwcie, ona służy tylko jako taki element estetyczny. O tutaj, kiedy wyświetlamy jakieś wyniki działania naszego programu, co jakiś czas taką linią odgradzam sobie daną jakąś partię, którą już mamy za sobą, żeby wizualnie było troszeczkę wygodniej obserwować tę konsolę. Zatem przejdźmy już do kodu, i co my tutaj mamy? Utworzyłem tutaj sobie dwie zmienne globalne, glob1 i 2 o wartościach odpowiednio 1,2. Za chwileczkę użyjemy je wewnątrz funkcji. Te zmienne mają zasięg globalny, są w tej samej przestrzeni, w której definiowana funkcja, która jest już definiowana niżej. Tutaj zobaczcie słowo klucz. Function, czyli słowo, które mówi, zaczynam definiować funkcję, bardzo intuicyjnie, potem po prostu nazwa. Nie musimy tutaj typów deklarować, wiemy już, że PHP nie jest językiem typowanym, ale to nie znaczy, że nie będzie można tego typu tutaj wskazać, zarówno do argumentów, jak i do tego, co funkcja zwraca, ale o tym później. Teraz po prostu moja jakaś nazwa, nazwałem fname, i teraz argumenty, same tylko nazwy. Tutaj po prostu jakiś argument jeden, to jest Argument przez kopię, będzie można też przekazywać argumenty przez referencję, o tym też za chwilę. Tutaj jakaś wartość domyśla dla argumentu. Jeżeli on nie zostanie podany, to ta wartość będzie przekazana. Bardzo podobnie jak w wielu innych językach. Czy tutaj też jest argument z wartością domyślną, tylko tym razem tą wartością jest tablica. I teraz wewnątrz. O tu przykładowo w tej linijce tworzymy sobie jakąś zmienną warta. zmienna var jest lokalna, utworzona wewnątrz funkcji, więc wraz z końcem działania funkcji, i ta zmienna sobie tam umrze. Tak, coś tu przypisałem wartość argumentu pierwszego, nie ma to znaczenia. Teraz tutaj wyświetlamy sobie jakiś komunikat, on jest mniej więcej w tym miejscu. O teraz, uwaga, żeby użyć tych zmiennych globalnych wewnątrz mojej funkcji, muszę to jawnie powiedzieć, że chcę korzystać z globalnej zmiennej, stąd słowo kluczowe global. Następnie globvar1 i od tego momentu mogę używać sobie tej zmiennej wewnątrz mojej funkcji. I tu wyświetlam wartość ten tego globvar1, to będzie ta jedynka i to jest to miejsce. Mogę też do tych globalnych zmiennych dorwać się przez tak zwane, ja to tak sobie nazywam globalse, ale to są po prostu takie mm, magiczne wartości, jakieś tablice pewne predefiniowane takie mm, zmienne Tutaj w tym wypadku tablice, które przechowują różne elementy naszego php'a. Na przykład tablica Globals przechowuje te wszystkie zmienne, które są globalne, czyli są w tej przestrzeni samego pliku, który to akurat się wykonuje, tej głównej przestrzeni. Zatem mogę się też dostać do tej zmiennej, na przykład GlobVar2, poprzez tablicę Globals. I tutaj widzicie tym indeksem, kluczem tej tablicy jest nazwa GlobVar2, dokładnie ta. I tu pod tą globals od globwar 2 kryje się dwójeczka. Także albo słowo kluczowe global, albo tablica globalsów. Tutaj zmieniam sobie wartość globwar 1. To znaczy, że zmienię tak naprawdę wartość tej zmiennej globalnej. A tutaj tworzę nową zmienną globalną, mimo że jestem we wnętrzu funkcji i jeżeli bym tak utworzył zmienną, to ona jest tylko lokalna, ale jeżeli tak utworzę sobie zmienną, to będzie ona globalna. W tym wypadku przypisałem jej wartość 2. Coś tu zwracam, to mało istotne. Echo fname od 5 zwraca tę wartość var, czyli tu zwróci nam piątkę, to jest to miejsce, ale potem wyświetlam, zobaczcie, glob var 1. I to już jest dyszka, to jest to miejsce. O, nie wcisnąłem, jeszcze raz to sobie uruchomię. O, spacyjka już się pojawi. Teraz tu jest dyszka. I to jest dokładnie ta zmienna globalna, która tu była jedynką, ale we wnętrzu funkcji w tym miejscu stała się dziesiątką, a potem mamy dwójkę, czyli wartość zmiennej global, którą tutaj o, w tym miejscu utworzyłem. Zatem function, czyli słowo kluczowe do utworzenia funkcji, a wewnątrz przydatne to jest global, kiedy chcę. Sięgnąć po zmienne spoza funkcji, ewentualnie przez tablicę globals. To, co przekazujemy do funkcji, jest przekazaniem przez wartość, czyli tak naprawdę pracujemy na kopiach. To jest takie domyślne użycie, i zobaczcie, mamy tu jakąś tablicę. Następnie zdefiniowałem sobie funkcję f1, która przyjmuje jeden tutaj argument. Chciałbym, żeby to była tablica, dlatego tak to nazwałem array. Teraz przez tę tablicę przechodzę. Pętla foricz już ją znamy. Biorę sobie tutaj dla każdego elementu parę klucz-wartość. Tutaj indeks-wartość. Przy czym pewnie pomyślicie tutaj przecież nie ma klucza. Przypomnę, elementy nawet jeśli jawnie nie podam klucza, otrzymują swój klucz. Zawsze w tablicy jest. Para, tyle tylko, że czasami jej nie widać, bo mamy same wartości. Kiedy są same wartości, to klucze są nadawane domyślnie i jest to po prostu 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Zatem, kiedy wyświetlam sobie tutaj taką parę przy wywołaniu mojej funkcji i podaniu argumentu, którym jest o ta tablica, to te pary to będą właśnie o tutaj czyli dla zera będzie to ta jedynka, dla jedynki trójka, dla dwójki piątka i dla trójki siódemka. Przy czym Dowód, że jest to tylko kopia, ponieważ jeżeli zmienię sobie tutaj ten. Array, który został przekazany i na przykład na zerowym elemencie w stawie 0, czyli teoretycznie powinienem tę jedynkę zamienić na 0, to owszem, ona jest zmieniona, ale tylko na tej tutaj lokalnej zmiennej array, która otrzymała wartość przy przekazaniu. Natomiast jeżeli wyświetlę sobie później tą bazową tablicę, która była argumentem dla funkcji, to tutaj dalej jest jedynka. O, dokładnie w tym miejscu, czyli widzimy, że jest to przekazywanie przez wartość przy takim użyciu funkcji. A teraz ciekawostka, nieobecna w wielu językach, a w PHP jest coś takiego. Funkcja może zawierać zagnieżdżone definicje funkcji wewnątrz siebie, i tak ta zagnieżdżona też, i tak dalej. Po co coś takiego? Jeden z przykładów pokazuje. Zobaczcie, mamy tu funkcję f2, która definiuje w środku funkcję f3. Oczywiście tu może być też inny kod. Wykonany, ale przy okazji jest jeszcze taka zagnieżdżona funkcja. Co to sprawia? To sprawia, że jeżeli bym sobie wywołał, zwróćcie uwagę na tę linijkę, jeżeli bym sobie teraz wywołał insight f3, czyli tę funkcję, to będziemy mieli błąd. O, właśnie, nie jest to zdefiniowane. Zatem przywróćmy tu komentarz, uruchomimy to raz jeszcze i najpierw wywołamy funkcję f2. Coś tam się wykona w tej f2, tu mogą być różne instrukcje, ale również zostanie utworzona funkcja inside f3. Po wywołaniu f2 mogę wywołać inside f3 i to spowoduje wyświetlenie wow efekt. Ok? Fajny bajerek, można wykorzystać. W PHP jest jak najbardziej możliwe wykorzystywanie rekurencji, kiedy to funkcja wywołuje samą siebie, nie ma tu żadnego problemu. W sumie oczywistość, no nie spodziewaliście się, chyba że mogłoby być inaczej, ale jak już robię takie omówienie, to i taki przykład podamy. Jakaś funkcja, dwa argumenty, coś tam sobie wyświetlamy. Pytamy się o warunek, kiedy mamy przestać już wywoływać samą siebie, czyli tak zwany warunek stopu. Tutaj mamy jeszcze jakąś jedną informację, i normalnie zwracamy. Taką funkcję, która jest wywołaniem samej siebie, ale troszeczkę zmieniamy argumenty, mianowicie ten pierwszy powiększamy, drugi pomniejszamy i ta rekurencja trwa do momentu, kiedy pierwszy jest większy od drugiego. Zatem, kiedy wywołam echo, echo RN10.20, to będą się wyświetlały kolejne uruchomienia i tu się zagłębiamy w rekurencję inception, inception tu, tego i w pewnym momencie RN15.15 15. budzimy się. Stop, koniec. Ale jak widzimy, rekurencja spokojnie też działa w PHP. -ie. No i tutaj wspomniana referencja przekazywaliśmy wcześniej argumenty przez wartość, a tutaj przez referencję czyli tak jakbyśmy pracowali na oryginale. Proszę pamiętać, że to jest tylko jedna drobna modyfikacja i jak w wielu językach, referencja po prostu znaczek, Shift, siódmeczka, ten ampersand, taki, tak? No więc funkcja change org. Zmień sobie oryginalny argument wywołania. Tutaj przekazujemy właśnie jakiś argument przez referencję. Coś tu w środku zmieniamy. No i użycie. Zmienna var, don't change me. Następnie wywołujemy funkcję na tej zmiennej, ale przekazane jest to przez referencję. Zatem modyfikacja arg1 tak naprawdę zmieni wartość, na którą również tutaj wskazuje ten var, czy do niej tam referuje. Zatem mamy wyświetlenie var i co już mamy? No właśnie, changed niestety. Chciało don't change mi, a tutaj, proszę bardzo, poszło, zmieniło się, pozamiatane. Z referencji mogę też skorzystać, kiedy zwraca funkcja jakąś wartość, i wtedy, aby to zaznaczyć, muszę poprzedzić nazwę funkcji znakiem Ampersand, który właśnie mówi, że będę przez referencję chciał coś zwrócić. I tutaj dowód, że to działa. Mamy funkcję RedRef którą poprzedzam ampersandem. W środku tworzę sobie statyczną zmienną, jak być może już wiecie z innych języków, ta statyczna zmienna sprawia, że kolejne wywołania funkcji nie modyfikują tej zmiennej var, czyli jest jak ona jakby tak pamiętana pomiędzy kolejnymi wywołaniami funkcji, gdzie normalnie bez tego słowa static ona by była zawsze tylko na chwilę lokalna, powołana do życia wraz z zakończeniem funkcji ginęłaby i później przy Ponownym uruchomieniu funkcji byłaby ustanawiana na nowo. Tutaj ten static sprawia, że ona jest ciągle, jakby pamiętana. Kolejne instancje funkcji tam są uruchamiane, ale ta zmienna tam od początku się trzyma, tak jakby jest w pamięci. Zatem, po to to zrobiłem, by można było zobaczyć, że rzeczywiście tutaj ta referencja przy zwracaniu działa. A oto prosty przykład. Uwaga, co tu robimy? Otóż moja funkcja. Ma w środku jakąś zmienną var, ale właśnie statyczną, która jest tablicą z wartościami 1, 2, 3, 4. I zwracam sobie tę tablicę, ale właśnie z referencją. Teraz, jeżeli tak mam zwracać, to i tutaj te funkcje z referencją przywołuję, wywołuję. Zatem red-ref zwróci mi o tę właśnie wartość. I zapisuję to do innej zmiennej from function. Teraz w tej zmiennej from function. W trzecim elemencie wpisuję 8, a teraz zwracam retref. Już nawet nie muszę robić tego, bo nie przypisuję tego do niczego, tylko po prostu to zwracam. Trzeci element. W tym momencie wchodzimy do tej funkcji, w tym w tej linijce, gdy to wykonuje Wchodzę do funkcji, ponieważ war jest statyczne, nie redefiniuję tutaj go na nowo. Ta, ta wartość się nie, nie przypisze raz jeszcze. Od razu zostanie zwrócone. I trzeci element tego co zostanie zwrócone wyświetlam. I co tam zostanie zwrócone? Zobaczcie, 8. To znaczy, że tutaj zmieniając from function zmieniłem również tę statyczną wartość środku. To znaczy, że rzeczywiście została zwrócona referen referencja, bo to oznacza, że ta statyczna zmienna var i moja zmienna from function, chociaż to są dwie zmienne, ale referują do tego samego miejsca. Tam to jedno miejsce z jedną zawartością. Dwie zmienne wskazujące na to samo, przechowujące to samo. Zatem zmiana jednej modyfikuje to, co tam przechowuje również ta druga. Stąd, kiedy tutaj wpisałem 8, wartość tej mojej statycznej zmiennej też uległa zmianie, co widzimy o właśnie w tym miejscu. Mam nadzieję, że jest to dosyć jasne, choć zakłada, że rozumiecie, czym jest statyczna zmienna wewnątrz funkcji, no i ogólnie, co to te referencje. Niekiedy chcemy stworzyć taką funkcję, w której jawnie wymusimy to, co ona musi zwrócić. Robi się to tak. Popatrzcie. Function, nazwa, czyli tak jak było. Mogą być argumenty, ja tutaj nie dałem, ale zanim zdefiniujemy w nawiasach klamrowych ciało tej naszej funkcji, podamy tam coś. Uwaga, Mówię, zwróć tablicę. To jest nakaz, że ta funkcja ma zwracać tablicę. Czyli gdybym tutaj chciał zwrócić wartość 9, które nijak nie pasuje do tablicy, i próbował to uruchomić, mamy błąd. Dlatego tak nie uruchomię, ale już zwrócenie tablicy z setką i dwusetką nie ma problemu, zostanie zwrócone. Tutaj później mogę sobie wyświetlić ten. W tym wypadku pierwszy, czyli drugi element z tablicy. O, i tutaj to robię. I tutaj właśnie 200 się wyświetla. Jest o, w tym miejscu. Zatem po nazwie i argumentach dwukropek i zwracany typ. Jako już tylko dodatek powiem, że PHP może mieć tutaj. Array, tablicę, callable, czyli coś, co się da wywoływać, to taka jakby lambda. E, wartość boolinowską, prawda, fałsz. Int, który reprezentuje liczby całkowite, string, który reprezentuje napisy. Iterable to jest coś, co się da potem iterować, dojdziemy i do tego kiedyś. No i obiekt. PHP z programowaniem, e, jest językiem, który pozwala programować obiektowo, zorientowany obiektowo, tak się ładnie mówi, dlatego mamy też i obiekt. No i okej. Okay. Lecimy dalej. Przed nami yield. Funkcje, które zamiast return mają yield i jak wiemy, chyba że nie wiemy, yield działa dokładnie jak w wielu innych językach, jak chociażby w Pythonie. Otóż yield generuje pewien zbiór wyników. Nie jest to jednorazowe zwracam, kończę, ale funkcja funkcjonuje tak długo aż wypluje wszystkie możliwe wyniki. Tak trochę w skrócie to działa. O co chodzi? Że funkcja zwraca pewien zbiór, którego kolejne zwracane elementy są właśnie definiowane kolejnymi yieldami. Nie ma tu jednego return od razu cały array. Zatem pokazałem tutaj właśnie z wykorzystaniem yielda funkcję Fibo, która będzie wyświetlała kolejne elementy ciągu Fibonacciego. Tutaj na dole, zanim omówimy funkcję, zobaczcie, mamy pętlę Forage, wiemy, że Forage działa na zbiorach i właśnie Fibo wywołane na ósemce wypluje cały zbiór, te elementy tego zbioru będą jeldowane, tam wykrzykiwane yy, tutaj przez funkcję i Forage przechwyci cały ten zbiór, który nam Fibo wygeneruje i dla kolejnych jego yy, tych elementów które tu będą reprezentowane przez zmienną step, będę je po prostu wyświetlał. I teraz zobaczcie. Pierwszy zwracany element ciągu Fibonacci'ego, 0, drugi to 1 niejako z definicji. A kolejne dla podanego argumentu n określam w ten sposób, że joduję sobie, tak, a plus b jako sumę dwóch wcześniejszych. Przy czym tutaj zobaczcie. Przesuwam sobie A i B w ten sposób, że najpierw sobie tę sumę jeszcze zapamiętam. Ten yield właśnie generuje kolejny element, tak? Ale zakładam, że wiecie, co to yield? Jak już mówiłem, chciałbym, żebyście te podstawy programowania mieli. Więc po yieldnięciu sobie tutaj tej sumy, troszkę się przesuwam dalej, czyli zapamiętam tę sumę. Teraz A staje się drugim. Elementem, a B staje się sumą tych dwóch wcześniejszych, bo jak wiecie, ciąg Fibonacci'ego jest dokładnie tak zdefiniowany, że element i jest sumą elementów dwóch wcześniejszych. Dwa wcześniejsze mam więc wykrzyczane tak z buta z palca, a już każdy kolejny będzie sumą tychże dwóch, a każdy kolejny będzie sumą tych znów dwóch i tamtych znów dwóch i tak dalej. Zatem dopóki to i tutaj od 1 do n jest ciągle w grze, tak? Jeśli n byłoby 8, no to tutaj od 1 do 8 to powielam, to dopóty będę tu yieldował kolejne sumy. Jak sobie to przeanalizujecie, to będzie łatwy efekt. No, bardzo prosty. Spójrzcie, to jest o tutaj, w tym miejscu. Wyświetlamy element mojego Fibonacciego ze strzałką. I tak oto mamy najpierw 0, Tutaj ten Yield brał udział w wygenerowaniu tego całego obiektu. Potem mamy tutaj jedynkę i to ten Yield tutaj tę jedyneczkę wypluł. A kolejne Yieldy to są te sumy AB, czyli de facto tych dwóch ostatnich, które do tej pory były. Zatem 1 i 0 to 1, 1 i 1 to 2, a 1 i 2 to 3, a 2 i 3 to 5. I tak mogę wyliczać aż... Do nieskończoności prawdopodobnie skończyłbym gdzieś nad ranem, bo jestem niezły. No zatem, cóż, tyle jeśli chodzi o Ilda. Można korzystać w, w PHP z Ilda, jak w Pytonie i w wielu innych językach. W PHP, jak w wielu innych językach, mamy funkcje anonimowe, nie ma problemu. Czasami usłyszycie lambdy, a w PHP używa się określenia domknięcia, closure. Również co ważne, możemy tutaj wykorzystać te closurey, te domknięcia, właśnie jako argumenty do innych funkcji, czy możemy też przypisać zmienną do takiej funkcji anonimowej. Taką zmienną mówimy właśnie, że ona będzie miała typu college. I teraz jest też taka dyrektywka, takie, takie polecenie use, które włącza jakąś zmienną z zakresu nadrzędnego, niekoniecznie globalnego, do mojej funkcji anonimowej do mojego domknięcia i tutaj mamy przykład takiego wykorzystania domknięcia wraz z utworzeniem zmiennej callable takiej wywoływalnej która jest zmienną ale właśnie do funkcji zmienną która jest referencją do funkcji i jeszcze wykorzystuję ten use i popatrzcie zatem closure będzie zmienną typu callable taką wywoływalną do której przypisuje właśnie anonimową lambdę domknięcie i jak po prostu function, jakiś argument, i tu nie ma jeszcze definicji, ale jest taki opcjonalny, niekonieczny blok use, w którym tutaj wciągam sobie glob 1 Pamiętacie ten glob 1 tam z początku? O tutaj był, on tam zmieniony miał chyba na dyszkę. I tu właśnie go wciągam do mojej funkcji, do mojego domknięcia. No a potem już są nawiasy klamrowe i coś tam sobie z tym robię. I teraz uwaga. Wywołuję moją zmienną closure, która jest typu callable, z argumentem widzu. W praktyce właśnie ta anonimowa funkcja, którą tu zdefiniowałem, będzie wywołana. I to jest ta linika. To jest właśnie efekt wywołania wyświetlenia. Ja tu może troszkę przewinę. O właśnie. Hi widzu, I like ten duju you remember the song lamb, da, Lambada? a tam jakoś tak. Funkcje anonimowe są. Domknięcia, w PHP domknięcia można używać. A poniżej przykład... Wykorzystania takiego domknięcia, takiej naszej lambdy, w jakiejś innej funkcji. Nieważne, co to za funkcja, na tę chwilę jest to nieistotne, ale tak generalnie jest to funkcja, która korzysta z wyrażeń regularnych i posługuje się właśnie w locie pewną funkcją anonimową. Tutaj mam wyrażenie regularne. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co to, to odsyłam do odcinków. Gdzie korzystam z wyrażeń regularnych w kursie C i Python bodajże. Ale to nie jest odcinek z wyrażeń regularnych, więc tego nie tłumaczę. Generalnie jednak zobaczcie, o dokładnie w tym miejscu podałem jako argument do mojej pre-replace callback, podałem. Anonimową funkcję, czyli lambda, czyli w PHP domknięcie. I tutaj wykorzystałem dopasowania, które gdzieś tam pozamieniałem, powiększyłem. Nie, przepraszam, tu nie zamieniałem, tutaj ester, to a, a, zrobiłem z tego jakieś tam duże literki. I tutaj podałem parametr do mojej funkcji 5a. I co to spowoduje? Że zostanie to zamienione na 5 i duże a, czyli po prostu funkcja wyszukała coś, i w tym całym wyszukanym napisie pozamieniała literki małe na duże. Ale nie jest istotne, czy tutaj czaicie, co robi ta funkcja. Do funkcji, które działają na wyrażeniach regularnych, wykorzystują wyrażenie regularne. Być może dojdziemy, bo nie wiem, czy to zrobię. Jak będziecie chcieli, może to, to zrobię. Tutaj chciałem tylko pokazać, że można właśnie wykorzystywać funkcje anonimowe, te domknięcia jako argumenty. Do innych funkcji. Zbliżamy się do końca tych słodkich 150 linijek kodu. I tak na koniec kilka przydatnych ciekawostek odnośnie funkcji. Mamy tu funkcję give me more. Ma ona dwa argumenty, choć mogłaby tych argumentów mieć więcej. Wewnątrz wyświetlam sobie te argumenty, to jest te 1 i 2 tutaj. I teraz popatrzcie przydatne trzy takie funkcyjki. Funk nam Args która mi mówi, ileż to argumentów zostało do funkcji przekazane. I tu widzimy, że są to dwa argumenty przekazane, zatem to zwraca liczbę argumentów po przecinku, które tutaj zostały przekazane. Dalej mamy możliwość y, dorwania się do argumentów poprzez ich kolejny numer. Tutaj weź sobie konkretny argument z indeksem 0, czyli on po prostu weźmie pierwszy argument spośród tu przekazanych a tutaj weź wszystkie argumenty jako cały, całą listę i weź sobie drugi element, czyli z indeksem 1 z tejże listy, czyli to będzie w tym przypadku ten element. I tutaj, kiedy wywam give me more, no to właśnie tutaj to jest 1, 2, tutaj są te argumenty, tutaj się dobrałem do pierwszego, to jest ta linijka, ona tutaj zwraca jedynkę i dwójeczkę zwraca mi ta y, druga funkcja, która bierze wszystkie argumenty i z nich tu sobie biorę ten drugi. Całkiem przydatna fajniutka funkcja function exists, czyli funkcja, która sprawdza po nazwie, tutaj podane jako po prostu tekst, czy istnieje zdefiniowana funkcja w tym wypadku give me more. Jeżeli istnieje, no to będziemy mieli jest jest jest. No i mamy jest jest jest. I tu na koniec jeszcze takie trzy rzeczy. Zobaczcie, są takie dwie funkcje var dump, które jeśli tutaj podam jakąś listę argumentów, dostarczą mi spore informacje o tym, o co ja tutaj pytam, co, co podałem jako argumenty. Zobaczcie, sporo tu tego jest. To jest taki jakby opis, zrzut informacji o danych zmiennych. Na przykład mam tutaj, że zmienna var to jest napis, w którym jest słowo ośmioznakowe changed. Także global var to jest jakiś int, który tam przechowuje dwójkę. Że Arrivar to jest o, dokładnie tutaj ta cała tablica, a Closure, ten obiekt, ta zmienna taka, collabel. o, zobaczcie, to jest to, właśnie to jest obiekt, ale typu Closure, to jest taki collable obiekt, tutaj jakieś są o nim wszystkie informacje, do czego się on odwołuje, jaką funkcję tam wywołuje, tą anonimową i tak dalej, i no właśnie, war dump. Informacja o typie i o wartości, tak naprawdę y, zmiennych, które tam sobie wyświetlimy. I tu jest jeszcze wgląd w same wartości, też jest taka funkcja var export, też się może przydać. O, jeszcze ją pokażę. Zobaczcie tutaj. O, właśnie wyświetlają się kolejne pary. Indeks. Wartość, indeks wartość, tu w, w tym wypadku tej tablicy RAREVART. To można sobie z tych dwóch funkcji korzystać. Ja je gdzieś tam potem, potem często wykorzystuję, żeby szybko przejrzeć, co się ukrywa pod jakąś zmienną, jaki ona ma typ. Ten var dump jest przydatny. Natomiast na koniec jeszcze taka fajna funkcja daj, DAJ w wolnym tłumaczeniu daj która o właśnie kończy działanie programu dokładnie w tym miejscu i wypluwa na ekran tenże napis. Zatem gdybym tu miał jeszcze dalej jakiś kod, to on się już nie wykona. Daj wszystko kończy. Bo daje. O, to jest dokładnie ten moment. Zatem żadne A równa 10, żadne Iko A się tutaj już nie uruchomi. Zobaczcie, i tak daj jest ostatnim, co wykonał nasz. Program. I to tyle. Mam nadzieję, że te porcyjki informacji o funkcjach w PKP przydadzą się Wam, a ja proponuję sięgnąć do innych kursów, y, języków, które już znacie, może jakieś ćwiczenia, które wykonywaliście w innych językach, jakieś proste, które gdzieś tam robiliście, żeby poćwiczyć. Poćwiczyć sobie tutaj. Ja zresztą przewiduję jakieś ćwiczenia krótkie, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze trochę dobustujemy się tutaj wiedzą, informacjami, dorzucimy trochę paliwa do ognia, żeby było na czym ćwiczyć. Trzymajcie się.